Serwus, witajcie na kanale El Turisto Rubex. Przed nami eksploracja tego oto opuszczonego domu w lesie. Zapraszam na odcinek. Ten telewizor jest zajebisty. Najpiękniejsze walce. Co jest na tym zeszycie? Zastanawiam się, co jest w tym... Czy to jest szklana Coca-Cola, czy zwykła? Czas lekcji. 45. Który? 45. 1945. Tak. No tak. Ale czekaj, nie. Zeszyt jest 1983. Ugrupowania polityczne PPS, Wolność, Równość, Niepodległość, RPPS. Przyjaciółka. Polski. Przyjaciółka. To jest szklana butelka. Właśnie mówię, że ciekawe, że to jest szklana. Wpływam w dupę. Co? Wołomin. A, to Wołomin, to lepiej nie ma co zaczynać. O, recepta. Inhalator. Mamy co tu? Matematyka. Nigdy nie byłem dobry z matematyki. Przepraszam, geometria. Tak, to jest bardzo proste, rozwiązywanie zadań. Okay. Te pęczyny i tamte rzeczy dziecięce w drugim pokoju. Nie wiem, co zobaczyć. Zobacz. Dziennik urzędowy. Warszawa, 5 sierpnia 1968. To nie dawno. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Czy tu mieszka jakiś nauczyciel? Cycki. Wysoki sufit. O, tu piec kaflowy. Nocniczek dla dziecka. Wyborowa. Wyborowa wódka. Kuźno. Może tak będziecie tu widzieć, ale tu jest wąskie wejście. O, i od razu na dzień dobry uderzenie w głowę. Zeszyt papierów kolorowych. Dziwny zapach tu jest. I tu jest zejście na drugą stronę, notabene. No jest zejście na drugą stronę, wchodzisz do góry, schodzisz na dół inną drogą. No. Chyba to jest jak nie będę wchodził, to zajrzę z zewnątrz. Witaminy B, tu jest mnóstwo witamin B. W kapsułkach. Witaminy B. Mnóstwo witamin. Co to jest? Herbapol. Ale co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tego tu jest mnóstwo.
wychodzi, że mogliśmy je skakać przez, przez okno. A ten dom jest tu kompletnie pusty, ten ziemianka też. Skarbę. Ale to jest, wiesz, to jest eksploracja, tak? No? Nie wiem, że z tyłu jest otwarte wejście. Zobaczę, znowu taki babciny ten kabinet. Tak, babciny. Ty też znowu medyczna taka ta mała szybka. Leki. Pewnie ktoś starszy mieszka z. Ja tak przypuszczam, że raczej ktoś starszy i już chorowity. Tym bardziej, że kolejny świętobraz. Lubię takie eksploracje. Niespodziewane. Ilość znalezionych artefaktów w postaci leków i obrazków na ścianach mogła świadczyć, że mieszkała tu osoba starsza i schorowana. Z drugiej zaś strony przedmioty dziecięce mogły mówić, iż mieszkała tu rodzina. Jednak ten niedokończony dom stojący obok i te leki przyniosły nam myśli o zupełnie innej historii tego miejsca. Historii dość mrocznej. Jak było naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia następnym razem.